bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Dzisiaj będziemy, myślę, że kontynuowali naszej pierwszej linii kolejowej. Możemy otrzymać sobie czas. Mamy obecnie 8 milionów na koncie. W poprzednim odcinku udało nam się spłacić nasz dług. I myślę, że puścimy ze środkowego toru. Staramy się jak najmniejszą krzywiznę zrobić, żeby ta prędkość jednak to 300 osiągnęła. No bo te jednak chcemy, żeby te pociągi jakoś szybciej kursowały, chociaż z tego co wiemy, żaden pociąg towarowy nie będzie osiągnął takiej wielkiej prędkości ze względu na ograniczenia wagonów. Coś chyba było. Tory tak samo po kawałeczku budujemy, jak drogi. Tutaj widzę, że będzie most zbudowany nad rzeką. Tutaj kawałkiem zbudujemy. By tak bardzo się nie wcinać. Coś. A, bo tutaj taki duży spadek jest, no dobra. Kawałki tylko. Bierzemy sobie taki most. Nie chcesz nagle tunel robić z jakiegoś powodu. Pytanie tylko dlatego. Dlaczego? Może zburzymy tutaj ten kawałek. To jakoś wyrównamy mniej więcej. Tutaj się nic nie działo. Dobra, i żeby wziąć prosto. Dobra, teraz się jako tako udało. Bardziej w dół. Tylko po kawałeczku znowu trzeba. Niestety przez te nierówności w terenie to... Dobra, tutaj znowu coś nie śmiga. Nie trzeba kawałkiem wyburzyć. Niestety też kolejna zmora budowy linii kolejowej, że no te wszystkie niedostosowanie terenowe bolą strasznie. To aż tak krzywo jest niemożliwe. Myślę, że więcej niż tu nie będę jechał. Tunel proponuje. Cóż, tutaj jest taka większa górka, to może być się nie wyjść. Tutaj też za bardzo pociągnąłem. Dobra, spróbujmy z tunelem z tego faktycznie, bo jest zniesienie. Jeśli będzie tutaj też trzeba postawić tą zajezdnię kolejową, to może gdzieś jakoś w tym miejscu. Tylko tak. W ten sposób. Z drugiej strony tak. Żeby to się połączyło. Ale tutaj się niestety nie połączyło.
sobie z nim kolejowo połączyć. Możemy, że będzie kręcić, podłączyć. I tutaj będziemy chcieli transportować żywność. Więc w takim razie będziemy musieli zrobić pociąg w miarę szybki. Możemy wziąć ten, chociaż ten ma niższe. Kosztuje dwa razy mniej, ma niższe koszty utrzymania, ale jest na krócej. To za to jest ponad dwa razy droższe. Dwa razy droższe koszty utrzymania, no trochę nieopłacalne. Dobra, to weźmy taki pociąg. Teraz wagony. Chyba towarowy będzie ten najlepszy, co pojawi się 13. A niech będzie ten. Takie ilości mamy. 34 metry, to może jeszcze o 199 idealnie. Wybierz stąd tutaj. Dobra. No i wyjeżdżaj. Dobra, przez to, że tutaj jest bezpośrednio połączone z tym strefą komercyjną, ten pociąg powinien od razu też dostać zaopatrzenie na tą linię. Dobra, tu coś się śluba. To musimy będzie trzeba parę pojazdów dokupić. Śluba, proszę. No i tutaj już zaczynają się powoli zbierać towary, to była żywność. Tutaj jest tylko jedno miasto tak naprawdę, tutaj jest dopiero drugie. Ciekawe, na jaki zysk będzie można liczyć. O, druga linia sporo też bierze. Naprawdę aż tyle potrzeba. No, można w sumie z dwa dokupić na linię drugą. Linia druga, proszę bardzo. No i znowu jesteśmy na pograniczu. Pół miliona. Jak tam linie w ogóle wyglądają? Weźmy linie, które mają najwięcej zysku. No tutaj już mamy dwie linie, które mają zysk na poziomie ponad 2 milionów. Tutaj trzecia ma prawie też 2. Tylko ta linia jeszcze musi tak rozbujać, żeby te faktycznie zostały płynęły. Myślę, że im dłużej ta linia będzie jeździć, tym będzie lepiej. Myślę, że jeszcze jedną pociągniemy i zrobimy tutaj takie lekkie centrum przeładunkowe do tego miasta. Może się uda. Bo to będzie już wymagało więcej, że powiem, pomyślunku nad tym wszystkim. Tutaj też na jakąś linię dużo czeka, na piątą. To dokupimy parę pojazdów do piątej linii. Tutaj coś kursuje, coś kursuje. Ok. Ile tutaj zabrałeś teraz? 30, no trochę mało. No ale może po prostu jak ogarnie, że potrzebuje tego, no to będzie więcej dostarczał tym pociągiem. Ewentualnie sprzedać część wagonów i kupić wagony, które będą mogły tutaj to paliwo transportować. To też jest zawsze jakiś plan, tylko chyba nie ma bezpośredniego połączenia ze strefą przemysłową, jest tylko z komercyjną. Jak tutaj coś odciąża się, no coś niby się odciąża. Gdzie ta piąta linia jeździ? Tutaj nie wiem. Okej. Okay. Jak tam nie. 100 tysięcy na minusie, niestety. Jak tutaj ile czeka? 18. Niestety to miasto będzie się teraz powoli, no ale powoli rozrastać. No już 21. Tutaj na której
trzeciej. Dobra, tu na trzeciej teraz coś kupimy. Tak, trzy pojazdy, linia trzecia, super. Przypominam widzowi o tej regule, że za każdy udzielony komentarz jego twórca komentarza będzie przydzielany do danego pojazdu w danej linii. Osoba, która zasubskrybuje, będzie mogła sobie wybrać miasto, które będzie przemianowane na jego nazwę. Ewentualnie to będzie też przemianowana linia na nazwę. Mam aktualnie 9. Więc myślę, że każdy coś odnajdzie dla siebie. Dobra, tutaj widzę, że teraz coraz bardziej linia pierwsza będzie też zyskiwać na tym, że kolejne połączenie zostało zrobione. Ze względu na to, że no, będzie trzeba przewozić to wszystko. Może tutaj mają jeszcze sporo składowanego, a mało tego przetwarzają. Dobra, tutaj coś się rozwija. Okej, spoko. Teraz trzeba wymyślić może nad kolejną linią kolejową. No bo nie ukrywając, ta gra będzie się właśnie opierała na transporcie kolejowym. Transport za pomocą samochodów to jest raczej taki na rozbujanie, na początek tego wszystkiego i dystrybucja do miast. Tutaj też sporo na jakąś linię oczekuję. Na trzecią. No to na linii trzecią już dokupiłem parę pojazdów, to myślę, że powinno się ogarnąć. No jak tam dużo, już tylko 300 tysięcy strat jest. A te linie nadrabiają. Mimo wszystko, no to te przychody powinny być na sporej wysokości. Dobra, co można jeszcze tutaj rozwinąć w międzyczasie? No tutaj jest to drewno, tutaj też mówiłem o tych liniach, tych mniejszych. Ewentualnie można by ten kamień dostarczać tutaj i później to też jakoś rozwozić. Myślę, że tutaj zrobienie takiego głównego centrum przemysłowego, to też przeładunkowego, to też nie jest jakiś super pomysł ze względu na to, że to jednak trochę miejsca to zajmuje. Ale jakby tak faktycznie drewno przerabiać, to jeszcze stali nam potrzeba. Gdzie jest jakaś huta stali? Tutaj jest jedna, tutaj jest druga. Jeszcze pomyśli, na chwilę obecną 11 milionów, tutaj też już coraz więcej tego chleba się zbiera, czy tam żywności, jak zwał, tak zwał. Tutaj już ta farma chyba ograniczyła, a nie, jednak rozwija. Tak jakby zmniejszała i zwiększała swoją prędkość co chwilę. Tutaj to zaopatrzenie w paliwo mogłoby być jednak większe, które mnie tutaj transportuje. Na linii siódmą nie jest potrzebny żaden dodatkowy. Skąd ta linia siódma w ogóle jeździ? Chciałbym tutaj. Jest linia trzecia, linia siódma. Linia siódma chyba stąd jakoś, prawda? Jak to klikało w ogóle, gdzieś co tutaj chciałem. No, linia siódma stąd kier się rozjeżdża, okej. No ale co, działa połączenie, działa. Tylko, że teraz by trzeba kolejną jakby odnogę na resztę towarów. Tylko, że też ich dużo nie mamy. A tutaj jakby jest huta stali niedaleko, to by można przenieść ten żużel tutaj transportować na materiały budowlane. To trzeba by tutaj węgiel z tym żelazo jest tutaj, no to transport. W sumie to może być dobry pomysł, żeby tutaj wybudować. Okej, zrobimy w ten sposób. Czyli tak, tak. I gdzieś tutaj, tylko może w tą stronę bardziej.
damy radę tak podłączyć ze względu na wyrównanie terenu. Takiego długiego, a jakby wziąć tak, to taki już wejdzie. A krótszy z takim, to taki już bardziej. Może po prostu wziąć to gdzieś niżej. Ewentualnie transportować. Bo tutaj też jest auto po prostu stąd. Albo też jakiś krótki pociąg, naprawdę wziąć. No dobra, spróbujmy na razie stąd. Nie wiem, tutaj będzie tylko chyba tunel z opcji. Uda nam się połączyć teraz. Bardzo zacina. Spróbujmy. 18 miliardów. Dobra, zobaczymy ile to wyjdzie, jakby dawać po kawałeczku. Niestety to na tym pochodzi gra przez tą górkę. Trochę nas zaboli w kieszeń, no ale... Dobra, ale co jeżeli chodzi o powierzchnię z tego co widzę? Chyba tutaj nam wyjdzie trochę taniej, jakbyśmy mieli budować raz. Dobra, tutaj nie będzie ten kawałek tunelu. To będzie trzeba trochę obok przyjechać. Czemu to coś tutaj można zbudować? Bez sensu. Można bez mostu, można. Jakoś to teraz ładnie połączyć. Thank you.
mocno. Zbieram dużych ilości, więc może zrobimy jakąś taką krótką kolejkę. Jakiekolwiek połączenie, tak. I tak. Ciekawe, czy połączy się jakaś linia kolejowa z tym. Czy przystanek się uda połączyć. Ale widzowie, to już jest 20 minut odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję wszystkim. No i cześć.